Witajcie drodzy widzowie, ciekawi was może historia I wojny światowej, życie jakie ludzie przeżywali w okopach, w takim razie dobrze trafiliście, zapraszam do oglądania. Ludzie zazwyczaj spędzali kilka dni w ciągu miesiąca na linii frontu. Rutyną w okopach były notoryczne inspekcje broni, warta, co powodowało, że wielu owych żołnierzy było strasznie znudzonych. Oczywiście w skład tych zajęć, którymi byli objęci żołnierze w okopach, również wchodziło wypompowywanie wody z okopów, naprawianie okopów oraz kopanie nowych. Wolny czas żołnierze zazwyczaj spędzali pisząc lub czytając listy czy pamiętniki lub po prostu grając w karty oraz próbując znaleźć chwilę odpoczynku, próbując usnąć, ponieważ jak wiecie, życie na froncie no nie było dosyć kolorowe. Mimo tego nie zapominajmy o tym, że życie w okopach było niebezpieczne. Strzały snajperów świstały często żołnierzom nad głowami, a sami żołnierze często byli skazani na bombardowanie artylerii oraz efekty uboczne spowodowane tymi bombardowaniami, w których skład wchodzą m.in. choroby psychiczne, które doskwierały żołnierzom do końca życia. Ale o nich sobie opowiemy w innym odcinku. Pewnie zastanawiacie się, jak wyglądało życie mieszkania w okopach na linii frontu. Zacznijmy od tego, że bardzo ciężko było znaleźć jakiekolwiek suche miejsce, które idealnie nadawałoby się do snu. Dlatego, tak jak wcześniej wspomniałem, żołnierze bardzo często podejmowali się zadania wypompowywania wody z okopów, aby w nich po prostu przetrwać, tak? To oczywiście sprowadzało się do takich chorób jak stopa okopowa, o której również opowiemy sobie w jednym z następnych materiałów. Jeżeli chodzi o samo mieszkanie w okopach, żołnierzom oprócz innych towarzyszy broni towarzyszyły również zwierzęta, mianowicie szczury. Były one utrapieniem wielu żołnierzy, a niektóre z nich potrafiły być duże jak koty, karmione często szczątkami ludzkich zwłoków, których znajdowało się dosyć sporo w okopach. Często życiu w okopach towarzyszył również dosyć nieprzyjemny zapach. Mianowicie żołnierze często załatwiali się w samych okopach, co w połączeniu wielkich fali deszczu sprawiało, że żołnierze mieszkali w swoich własnych odchodach. Starczy pomyśleć o tym, jak połączenie takiego zapachu wraz z zapachem już znajdujących się tam trupów musiało się komponować. Oczywiście możecie powiedzieć, że żołnierze się załatwiali poza swoimi okopami. Bo to prawda, również to jest tak było, ale wielu z żołnierzy było zmuszonych, aby wykopywać własne, specjalne dziury, w których mogli się oni załatwić. No dobrze, omówiliśmy sobie, jak wyglądała codzienność w okopach, lecz pewnie was ciekawi to, jak można było uzyskać małą przewagę podczas walki w okopach, co? Podczas nocy grupki od 50 do 200 ludzi atakowały wrogie okopy, aby uspokoić agresję na polu walki oraz generalnie polegały te rajdy na wyczyszczeniu wrogich pozycji. Ale pewnie się zastanawiacie, w jaki sposób mógł przebiec taki rajd. Oczywiście nie były to typowe rajdy bez żadnego planu. Tak zwane rajdy na Janka nie miały prawa przejść w tamtych czasach. Jakże brutalnych czasach. Zanim takie ataki przeprowadzono, były one poprzedzone niszczeniem niemieckich linii komunikacji, zaużyciem artylerii lub po prostu poprzez specjalne przygotowane do tego oddziały, które właśnie się zajmowały niszczeniem tych linii komunikacji. Przez to wrogowie byli często odcięci od jakiegokolwiek wsparcia podczas natarcia. Wtedy, kiedy oddziały żołnierzy zbliżyły się odpowiednio blisko do okopów wroga, mogły efektownie zaskoczyć i zniszczyć często niczego nie spodziewającego się przeciwnika. Większość z tego typu rajdów nie trwało dłużej niż 15 minut, aby uniknąć kontrataku, który miałby wesprzeć atakowane osoby. Jeżeli taki atak się udał, bardzo często atakujący wracali z jeńcami oraz ekwipunkiem, który również mógłby im się przydać w przyszłości. Tego typu rajdy bardzo często kończyły się bombardowaniem, srogim bombardowaniem w odwecie w przeciągu jednego lub dwóch dni, lub po prostu odwet był przeprowadzony w postaci zwykłego kontrataku. Także był to bardzo ogólnikowy odcinek, ponieważ jest to raczej naparstek tego, co będziecie mogli zobaczyć na tym kanale. Więc potraktujcie to jako wstęp do serii odcinków, które będą się pojawiać regularnie na kanale. Dziękuję za oglądanie i zapraszam w przyszłości do zapoznania się z nowymi materiałami.